Jesteśmy na terenie rzeźni miejskiej. Miejsce jest to historyczne ze względu na to, że rzeźnia miejska była usytuowana u wylotu ulicy Kłod, to było Baumbrike Strasse, czyli po drugiej stronie Szczecina, czyli Szczecina tak zwanego większego. I w latach 1710-20 ze względu na utrudnienia dla żaglowców przeniesiono rzeźnię miejską z lewobrzeżnego Szczecina, tutaj na prawy brzeg Odry, w rejon obecnej trasy zamkowej. Do roku 1850 tamta rzeźnia wystarczała na potrzeby miasta, ale w pewnym momencie, kiedy zapotrzebowanie na mięso w Szczecinie i okolicach zwiększyło się, podjęto decyzję o budowę nowej rzeźni. Tej rzeźni miejskiej, na której terenie teraz się znajdujemy. Rzeźnia ta była budowana w dwóch etapach. Pierwszy etap, który minęliśmy przed chwileczką z grupą fotografów, to był zespół Obór i Ubojni. Następnie w drugim etapie, to były lata o 1880-90 i nawet 1900 latach, do 1925 roku, trwała przebudowa i rozbudowa tego dużego zakładu. Były tu różnego rodzaju obiekty i hale targowe, była restauracja, była giełda, były obory, przy której tu stoimy w tym momencie. Jest to obora, w której były przywożone bydło, krowy, gdzie na piętrze w tych szopach znajdowało się siano, którymi dokarmiano bydło. I obok, tu gdzie stoimy, jest tak zwany cielętnik. Pięknie w tym momencie odremontowane pomieszczenia, ale sądzę, że znajdą się też nabywcy kolejni, tak jak na obiekt ten, który kupiła firma CSL Spedycja. I cieszę się, że pomysłodawczyni, czyli pani Laura Hołowacz, zamierza przenieść swoje biura tutaj, natomiast część parterową zamierza przeznaczyć na, najmniej to, restauracje, różnego rodzaju obiekty, sale konferencyjne, kino, punkt sprzedaży pamiątek Szczecina. Sądzę, że ten obiekt rozpocznie taką rewaloryzację całego, wszystkich obiektów, a może nie wszystkich, ale większości obiektów położonych tu na tym północnym cyplu łasztowni.